dobry wszystkim. Dzisiaj pogodę mamy po prostu fantastyczną. Od rana leje deszcz i nie zapowiada się, że będzie inaczej. Więc stwierdziłam, że pojadę na przegląd rzeczy z sieciówek. Poszukam sobie spodni jeansowych, bo tak na dobrą sprawę chodzę ciągle w jednej parze jeansów i już mi się kolana powypychały, więc chyba czas kupić coś nowego. Chciałabym też znaleźć czarną puchową krótką kurtkę, bo mam taką w kolorze czerwonym od kilku sezonów, ale już jest trochę ściułana i też ten czerwony nie do wszystkiego pasuje. I może jeszcze jakiś sweter, zobaczymy. Ruszam w trasę, dam znać w sklepie, czy coś w ogóle upoluje, czy coś będzie. Także zobaczymy. Serio, to jest rozmiar XS? To jest rozmiar XS. Naprawdę? Bo to wygląda jakby było na mnie odrobinkę za duże. Czy mi się tylko wydaje? Dajcie znać, bo... No nie, no bez jaj, no. Nie. I chyba bardziej o coś takiego mi chodziło, ale to z kolei jest rozmiar M, a jest takie, no, dosyć kuse. Pewnie to inny fasol, fasol. Ale mimo wszystko, no jakoś tak, nie wiem. Takie szerokie są te kurtki teraz, ale rękaw za długi, więc chyba to jest MK za duża. A nie było żadnej S-ki. No miała być czarna, a ta jasna do mnie jakoś bardziej przemawia. Chociaż, no z tych wszystkich, które mierzyłam, jest najlepsza. Chociaż dalej nie jestem pewna, czy to jest dobry fason dla mnie. Taki napompowany, to jest rozmiar M, może powinnam wziąć mniejszą, ale jednak jest bardzo krótka. Duży plus za kaptur, bo jest ciepło przynajmniej. No i ta jaśniejsza zdecydowanie lepiej wygląda. Ale sama nie wiem, jeszcze chyba będę szukać dalej. Ten materiał jest taka ala skóra, coś takiego, taka bardziej gumowa. No nie wiem, nie wiem. Rozpięta chyba fajniej wygląda. Coś takiego. Sama nie wiem. Może S-kę powinnam zmierzyć? I to jest S-ka w wersji czarnej, ale jakoś nie jestem przekonana. Sama nie wiem. Jakaś taka bardzo kusa jest. Chyba już jestem za stara na takie krótkie kurteczki. Mam wrażenie, że będzie mi wiało po nerach. I jeszcze Zara, to jest S-ka, ale niestety chyba za duża. Nie było XS-ki. Całkiem fajnie to wygląda. Te jasne właśnie bardziej do mnie przemawiają, jakoś tak nie wiem. Ale pewnie będzie ciężko z utrzymaniem czystości. Będzie od razu widać. Aparat mi pada, więc super. A jeszcze mam dwie kurtki i jeansy do pokazania. Ech! Z tymi zakupami to tak mi naprawdę średnio wyszło, bo nie dość, że mi padła bateria i nie pokazałam Wam tego, co mierzyłam, to jeszcze się śpieszyłam i koniec końców wzięłam tylko jedną parę jeansów i też nie jestem do nich przekonana, więc zaraz je założę, może pomożecie mi ocenić, czy zostawiać, czy nie. Chciałam wziąć jakieś takie z szerszą nogawką albo z prostą nogawką, a wzięłam, mam jeansy. No i nie wiem, czy je zostawiać, tak się trochę waham. Bardzo mają ładny kolor, bo jest to taki jasny, marmurkowy jeans. One dosyć fajnie też leżą. Są z Zary, ale no nie jestem pewna. Jeśli chodzi o kurtki, to też jestem zawiedziona, bo mierzyłam ich dużo, a nic do końca do mnie nie przemawiało, bo albo były jakieś za duże, albo znowu za krótkie i za małe i nie wiem. Ta kurtka z Bershki jasna mi się podoba. Miała być czarna, ale przymierzyłam jasną i mi się bardziej jasna podoba. Ale, oho, muszę chyba iść. Ale jeszcze tylko dokończę myśl, że może po prostu jeszcze raz pójdę na spokojnie i poprzymierzam te rzeczy, albo ewentualnie zamówię przez internet. No i zobaczymy. I muszę uciekać, bo już ktoś skończył drzemać, więc spadam. Ale zaraz Wam jeszcze przymierzę te spodnie, więc może mi pomożecie ocenić, czy się nadają.
Za chwilę wychodzę na spacer, więc stwierdziłam, że pokażę Wam szybko, co mam na sobie. I dzisiaj założyłam kurtkę z tamtego sezonu, którą kupiłam sobie właśnie na jesień w tamtym roku. Jest to taka większa ramoneska z Medicine. Ona jest fajna, bo pomieści właśnie gruby sweter pod spód, czy grubszą bluzę. Pod spodem założyłam sobie sweter z Reserved i ja go kupiłam chyba 2 lata temu, jeśli się nie mylę. Jest bardzo ciepły, trochę krótszy, ale dosyć gruby i ciepły. Mam na sobie również dżinsy z Zary, które właśnie, o nich Wam mówiłam, że mi się kolana powypychały, ale jeszcze chodzę. I jeśli chodzi o botki, są to buty z Sinseya, również z tamtego roku. Takie idealne właśnie na jesień, kiedy nie pada deszcz, bo one są z takiego materiału, no nie skórzanego, więc obawiam się, że mogą po prostu się zniszczyć, jak będzie padał deszcz, ale jak na razie się sprawdzają spoko, są wygodne, także tak to się prezentuje. Wstąpiłam na chwilę do Rossmana, uzupełniłam sobie zapasy kremu do rąk, bo niestety już zaczyna się ten okres, kiedy ręce są wysuszone i staje się to aż nieprzyjemne, więc krem do rąk jest obowiązkowy. Ja używam Neutrogeny, ona mi się sprawdza bardzo dobrze. Ten niebieski krem już wcześniej używałam. Zakupiłam sobie jeszcze taki czerwony, zobaczymy, ale podejrzewam, że też będzie fajny, bo właśnie Neutrogena jakoś tak dobrze mi się sprawdza, szybko się wchłania i te ręce są nawilżone, więc to. I zakupiłam sobie jeszcze odżywkę do paznokci z Eveline SOS do kruchych i łamliwych paznokci. Nie wiem, czy się sprawdzi. Kiedyś używałam z Eveline odżywek i one były spoko. Te jeszcze nigdy nie miałam. Zdjęłam sobie hybrydy, no i niestety paznokcie są w kiepskim stanie i stwierdziłam, że sobie troszeczkę zrobię przerwy od malowania i spróbuję je wzmocnić. Smaruję je jeszcze olejkiem migdałowym i teraz jeszcze wejdzie ta odżywka, żeby one po prostu były trochę twardsze, bo jak coś robię, to one bardzo szybko mogą mi się połamać i no to jest nieprzyjemne, więc spróbujemy, zobaczę. A jeśli macie jakieś odżywki godne polecenia, które faktycznie działają coś z paznokciami, to możecie mi napisać w komentarzu, będę wdzięczna. Więc zaraz chyba sobie nałożę tą odżywkę i zobaczę, czy w ogóle będzie się trzymać moich paznokci, bo kiedyś pamiętam, też robiłam sobie taką mini kurację po hybrydzie i w ogóle mi się odżywka nie trzymała na paznokciach, więc nie wiem, od czego to zależy. Nie znam się na tym, ale będę próbować. Idziemy, Mila, chodź. Odebrałam przed chwilą przesyłkę z Cosibelli i zaraz Wam pokażę, co sobie zamówiłam. I zamówiłam sobie kilka rzeczy. Ten tonik, mgiełkę SOS z Bandy, to jest już moja druga butelka, ale też zamówiłam sobie nowości, bo wyszła nowa marka, przynajmniej ja jej wcześniej nie znałam, na Cosibelli, Skintra, i zamówiłam sobie serum z witaminą C 20% z kwasem felurowym i destruktor, który jest porównywany do tego peelingu krwawego z The Ordinary, którego używałam jeszcze przed ciążą i bardzo sobie chwaliłam jego działanie, więc jestem ciekawa tych kosmetyków. Szukam też idealnego serum z witaminą C, ale jak na razie na pierwszym miejscu jest ten z Timeless, ale niestety on jest wciąż niedostępny na naszym europejskim rynku, więc zobaczymy, jak to serum się sprawdzi. Zamówiłam sobie też glinkę zieloną, bo już mi się skończyła, ale najważniejsze i najbardziej jestem ciekawa tego produktu, czyli jest to taki tonik z kwasem
salicylowym, dwuprocentowym. I on ma za zadanie bardzo dobrze oczyścić moją skórę. Na razie zamówiłam sobie tylko 30 ml, bo jestem ciekawa w ogóle, jak on się sprawdzi na mojej twarzy, ale podejrzewam, że będzie robił robotę. Jest jeszcze 100 ml na stronie właśnie Cosibelli. Jestem bardzo ciekawa, będę dzisiaj testować, sprawdzimy. Chciałam Wam się pochwalić moim najnowszym zielonym nabytkiem. Byliśmy ostatnio w Ikei i stwierdziłam, że sobie kupię nowego zielonego przyjaciela i padło właśnie na tego oto tutaj pięknego kwiata. Nazwę Wam podam w opisie, bo nie pamiętam, jak on się nazywał, ale jest to kwiatek niewymagający, bo nie trzeba go często podlewać, więc niekoniecznie trzeba pamiętać o tym. I jeśli chodzi o światło, to może być i cień, i słońce, także wszystko mu chyba jedno. Mam nadzieję, że go nie uśmiercę, bo jest bardzo ładny. Kupiłam sobie również do niego tą osłonkę i fajnie mi się komponuje też z tą osłonką taką naturalną. I jeszcze Wam pokażę, jak już tutaj jestem, jak mi pięknie tutaj nowy liść wyrósł. Także roślinki nie zapeszając mi rosną. Mam nadzieję, że będą moja kolekcja roślinna się powiększy. Ale fajnie. Przyznajcie sami, że fajne. Pomału będę kończyć tego październikowego vloga. Były plany, żeby pokazać Wam przegląd szafy, żeby pokazać Wam upolowane rzeczy jesienne. Nic mi z tych zakupów nie wyszło, ale wiecie, można sobie planować, a życie i tak swoje. W listopadzie może wreszcie mi się uda skompletować już wszystko na jesień i nagram Wam też takiego vloga, także... Może się uda, a tak swoją drogą to nie wiem, czy zauważyliście, ale już za chwilę będzie koniec roku. Ja mam wrażenie, że dopiero nagrywałam vlogmasy, a za chwilę będzie już grudzień. Czy tylko mi ten czas tak szybko ucieka? Ja nie wiem. Dlaczego? Kiedy? Jak? Nie wiem. Pytam i nie wiem. To jest okropne, ale prawda jest taka, że już zbliżamy się do końcówki roku. No i w tym roku grudzień i vlogmasy będą wielkim wyzwaniem dla mnie. Ale chęci są, także nastawiam się pozytywnie, a wiecie, nastawienie to jest połowa sukcesu, także bądźmy dobrej myśli. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niebawem. Hej!